Witam wszystkich, Bartosz mówi Wieczorynka. Mój stały widz, sytowy, pod większością moich filmów, tych, których no oczywiście raczy obejrzeć, pisze mi w komentarzu, dobrze gada, polać mu. Ale tak zastanówmy się, co polewać, skąd to się wszystko wzięło, jaka jest geneza tegoż rozweselającego trunku. Dzisiaj we vlogu, w naszej wieczorynce, wódka. Jaka jest historia tegoż rozweselającego płynu? No to nikt tak do końca nie wie. Mówią, że albo Polacy, albo Rosjanie. W każdym razie wszystko dzieje się na naszej, jak to mówiąc z polskiej perspektywy, ścianie wschodniej, na tych naszych wschodnich krańcach, bo albo jeszcze u nas, albo już w Rosji to wszystko zostało na początku produkowane. Trzeba wspomnieć, że pierwszą taką destylarnią, czyli fabryką produkującą wódkę, to była destylarnia, gorzelnia rodziny Baczewskich we Lwowie. Ona została uruchomiona w 1782 roku. Także no Polacy, to należy przypisać nam Polakom, że myśmy mieli pierwszą na świecie taką z prawdziwego zdarzenia gorzelnię, destylarnię. Oczywiście no, wcześniej też pito alkohol mocny, czasami używano tego jako lekarstwa, ale to wszystko była jakaś tam domowa manufaktura. Wcześniej jako lekarstwo, później w celach no, nie tyle leczniczych, co rozrywkowych zaczęto to wszystko spożywać. Kto opracował tą magiczną recepturę tego, jak to powinno być, czy wódka powinna mieć 20, 30, 40, a może 50% alkoholu w swojej zawartości. Za to wszystko odpowiedzialny jest Dymitr Mendelejew. Tak, ten sam właśnie od układu okresowego pierwiastków, on też skupił się nad tym, żeby wymyśleć, no, jak ta wódka powinna być, no, z czego powinna być dokładnie zmieszana. Ale zaraz do tego przejdę, opowiem wam w ogóle historię Mendelejewa, bo jest to bardzo, bardzo ciekawy człowiek. To nie jest naukowiec. Jakbyśmy teraz, no, to mogli go próbować dopasować do naszego wyobrażenia, nie jakiś tam koleś, który całe życie spędza w laboratorium, w białym kitlu, i tak dalej, i tylko nauka, skupiony tylko i wyłącznie na jednym. Nie no, to był człowiek, jak ja bym go określił, mianem Birband i Hulaka. Taki był bardzo, bardzo, miał taki liberalny stosunek do życia, dużo palił, dużo podobno też pił, lubił po prostu czerpać z życia to co ciekawe, to co fajne, to co sprawia przyjemność. Oprócz tego był cholernie mądry, no i tak jak wiecie, no, usystematyzował wszystkie te pierwiastki, które się w świecie znajdują, stworzył układ okresowy pierwiastków. W wieku 42 lat, no już powinno, że taki już dosyć poważny człowiek, no ale serce nie sługa, zakochał się w pani Ani, Ania Popowa, ona miała 17 lat, on 42, on naukowiec, ona arystokratka. No i nie byłoby, no wiadomo, no różnica wieku, ale to nie zawsze ten wiek jest aż taką przeszkodą. Przeszkodą było to, no, że Dymitr miał żonę, a pani Ania miała dosyć takiego, no, tradycyjnego ojca, no, taki, który dbał o to, że to trzeba się dobrze prowadzić, że to nie tak na luźno zbyt nie może być. No i żeby Ania nie wpadła w te sidła miłości zastawione przez Dymitra Mendelejewa, wysłał dziewczynę do Włoch. No, dystans, no, miłość na odległość podobna jest tylko możliwa wtedy, gdy ta odległość jest mniejsza od długości, ale tutaj, no, Dymitr stanął na wysokości zadania, pojechał za Anną. Wcześniej wziął rozwód i pojechał za Anią do Włoch. Mówię rozwód, ale to w prawie ówczesnym było tak, że to musiało minąć 7 lat, żeby ten rozwód został uznany, że
po tym wszystkim, no 7 lat trzeba było poczekać. Jednakowoż no tym gestem, że no przejechał praktycznie przez całą Europę, a pamiętajmy, no nie było wtedy pendolino, tych wszystkich TGV i samolotów, które tak szybko latały z miejsca na miejsce. Samym faktem, no, że pojechał do Włoch za tą swoją Anią, ujął ją tak, no, że ona się też w nim zakochała, oddała mu serce i wyszła za niego za mąż. No ale powiecie, jak, no przez 7 lat trzeba było czekać, no, no Dymitry przekupił jakiegoś tam popa, został mu udzielony ślub. Tak, no mimo iż de facto jeszcze tamten związek nie został do końca rozwiązany, tutaj ślub, no i jak to można uznać, tak, no bigamia, prawda? Bigamia, a musicie wiedzieć, że w tamtych czasach, czyli to jest początek XX wieku, koniec XIX, początek będzie niedługo XX wieku, no tamto to wszystko było tak trochę inaczej niż teraz. Teraz, żeby być sławnym, znanym i tak dalej, no to wystarczy, nie wiem, puścić głośno bąka, nagrać to, wrzucić na YouTube'a, już niektórzy uważają się za gwiazdę. Wówczas było troszeczkę inaczej. Osoby takie znane, takie no, na kształt dzisiejszych celebrytów, to byli również naukowcy. Ci, którzy mieli więcej tu niż gdzieś indziej, potrafili coś stworzyć, wynaleźć, opracować. Oni byli bardzo znani, byli tak, jakby można było powiedzieć, dzisiejszymi celebrytami. I tak samo było z Mendelejewem, on był bardzo szanowany, to był największy rosyjski chemik, jego no, życie było znane tak bardziej publicznie. Dlatego też, gdy wyszła ta informacja, że on ma jedną żonę, drugą, tak, bo z tą się jeszcze nie rozwiódł, a z drugą już ma ślub, jeden z arystokratów rosyjskich też no, zwrócił się do cara i mówi, no car, no, powołując się niby niczym w prawie amerykańskim na precedens, że skróć mi ten czas tych 7 lat, bo ja bym chciał tutaj, no bo przecież Mendelejew ma dwie żony, ja bym też tutaj chciał szybko, żeby to jakoś to przyspieszyć. Na co car, podobno taka jest historyjka, że car powiedział, no Mendelejew ma dwie żony, ale ja mam tylko jednego Mendelejewa. No i tutaj tak to wyszło, że on był uznawany przez cara, no przymknięto oko na tą jedną jakąś tam jego, no może nie do końca taką zgodną z prawem występek, ale nikt przecież na tym nie ucierpiał, no tu się rozwiódł, no podali sobie z żoną prawe rączki, tu pojechał, ona go kochała, on ją kochał, wzięli ślub, jest okej. Okay. W 1893 roku, gdy pokłócił się z władzami Uniwersytetu w Petersburgu, został dyrektorem Głównej Izby Miar i Wag. I właśnie tam on zaczął kombinować, jak to jest z tym alkoholem, jak to z tym mieszaniną tych wszystkich rzeczy związanych ze spirytusem. I on to właśnie tam pracując stworzył definicję wódki. Tutaj przeczytam za źródłem, przyjmując, że objętość etanolu powinna w niej wynosić dokładnie 40%. Car oczywiście to uznał, no bo jak już mówiłem wcześniej, on był bardzo znanym, szanowanym chemikiem. No car, jak Mendelejew tak powiedział, no to tak ma być. Wódka ma mieć 40%, car to uznał. Jak to tak w praktyce na chłopski rozum można było powiedzieć? No dwie części spirytusu i trzy części wody. Jeżeli byście tam kiedyś chcieli samodzielnie sobie wymieszać, zrobić nalewkę, żeby uzyskać 40%, no to dwie części spirytusu, trzy części płynu, który nie zawiera alkoholu, w tym wypadku wody. Tak to było z historią tegoż wynalazku. On również pracę doktorską pisał, to było troszeczkę wcześniej, w 1865 roku napisał pracę doktorską o połączeniu alkoholu z wodą. Natomiast no, dopiero później, gdy już pracował w tej Głównej Izbie Miar i Wag, wtedy to dokładnie zdefiniował to, iż tym najlepszym połączeniem alkoholu z wodą, tą idealną proporcją, tym kamieniem filozoficznym dobrej gorzałki jest właśnie 2:3. Dwie części spirytusu, trzy części płynu bez alkoholu.
to da nam 40% zawartości etanolu w płynie tym finalnym i to będzie bardzo dobra wódeczka. Jednakowoż no, trzeba o tym pamiętać, że to pierwsza gorzelnia, która powstała, pierwsza fabryka wódki, to było 100 lat wcześniej i to była rodzina Baczewskich w Lwowie. Ja Wam serdecznie dziękuję, a Tobie, Sytu, życzę na zdrowie. Do zobaczenia. Bartosz mówił, zapraszam już jutro.